Cześć! Z tej strony Dominik i dziś odpowiem Wam na Wasze pytania, które mogliście mi zadać w poście na karcie społeczności. Pytania są ponumerowane i w tej samej kolejności będziecie je mieli w opisie. Przez RODO nie będę mówił, kto jakie pytanie mi zadał. W trakcie odpowiadania w tle będą leciały jakieś zdjęcia z gier oraz gospodarstwa mojego wujka lub jak znajdę czas, to jakieś let's play'e z różnych gier. No to jedziemy! Pytanie pierwsze. Co najbardziej lubisz w rolnictwie? Myślę, że żniwa. Ładny zapach, ciepło, lato, zboże się zbiera, koniec sezonu, ale też siano kiszonkę. Ładnie to pachnie, ciekawa akcja, różne rzeczy, sytuacje. Pytanie numer 2. Ulubiony model Zetora? Myślę, że Zetor 7211. Mały, zgrabny traktor o mocy coś w stylu 60, nawet chyba więcej. Fajnie wyposażona kabina. Ciekawy Zetor. Pytanie numer 3. Jaki jest Twój ulubiony ciągnik? Moim ulubionym ciągnikiem jest Massey Ferguson 255, ponieważ na tym traktorze nauczyłem się jeździć. W sumie to nauczył mnie wujek jeździć, jak mając 12 lat jak ja. Także to jest mój najulubieńszy ciągnik. Pytanie numer 4. Jaki był pierwszy ciągnik Twojego wujka? Jeżeli zakładając, że pierwszy ciągnik mojego wujka, który on sam kupił, to była 60. Ale dostał po dziadku Fergusona, więc tu zależy, jak te pytanie kto zadał, bo jego pierwszy ciągnik kupiony 60, a jego pierwszy ciągnik w gospodarstwie to był Ferguson po dziadku. Pytanie numer 5. Czy będziesz planował robić bizona do Farminga 19? Osoba, która zadała mi to pytanie, niech zajrzy na najnowsze odcinki z Farminga. Tam może zobaczyć go, jak go robię. Pytanie numer 6. Czy zrobisz 7-gwiazdówkę z funkcją zgrabiania i przetrząsania? Nie zrobię takiej 7-gwiazdówki, ale coś podobnego może znaleźć w modpaku do Farminga 19 na moim kanale. Pytanie numer 7. Czy stworzysz Ursa C360 do Farminga 19? Jak na razie nie mam takich planów i raczej nic z tego nie będzie. Pytanie numer 8. Czemu nie lubisz Udimów? Ponieważ świecą się jak psu jajce, a tak szczerze mówiąc to tekstura posiada identyczny kolor wszędzie, w sensie ta tekstura jej. A fototekstury, każda fototekstura jest inna. Pytanie numer 9. Jaki był pierwszy traktor Twojego wujka? Na te pytanie przed chwilą już odpowiedziałem. Pytanie numer 10. Czy mieszkasz w mieście czy na wsi? A jak tak, to jakie masz maszyny? Mieszkam na wsi i nie mam żadnych maszyn. No chyba, że licząc taczkę na silnik. Pytanie numer 11. Co Cię nakłoniło do tworzenia modu do Farminga 19? To było tak, że złożyłem sobie nowy komputer. Farming mi chodził na ultra grafice i dalej pracuje tak. Zobaczyłem, że ludzie wydają 60, 40, 30 o wadze 120, 105 MB. No, ale stwierdziłem, dobra, ja to pokażę, ja wam wszystkim pokażę, że można zrobić modyfikację do Farminga na fototeksturach o wadze do 20 MB maksymalnie z lepszą konfiguracją, w ogóle, że te modyfikacje nie miały konfiguracji, a ja robiłem konfigurację. No, ale zauważyłem, że linka strasznie moja została wykradziona, wyniesiona. Tak moje modyfikacje leżały sobie przez rok na dysku, aż do 2020 roku, wiosna jakoś, zacząłem te mody z dysku wydawać wszystkie. Pytanie numer 12. Mam pytanie, czy zrobisz 360 do FSA 19? To już wyżej o tym wspomniałem. I jeszcze napisał kolega, czemu robisz mody, że będą działać dobrze tylko na wysokiej grafice? Dlaczego? Dlatego, że modyfikacja na najwyższej grafice ma więcej ciekawych bajerów, więcej funkcji, lepsza tekstura świateł. No i wszystko jest lepiej zrobione wtedy. Pytanie numer 13. Czemu jesteś gruby? Będąc mały, moja świętej pamięci babcia strasznie mnie kochała, dużo mi kupowała słodyczy, kinder jajek, ja to jadłem i tak można powiedzieć, że uzależniłem się, można się rozśmiać, uzależniłem się od słodyczy. Później te słodycze jadłem, tyłem. Nie zdawałem sobie z tego sprawy do pewnych czasów szkoły podstawowej. Kiedy już ogarnąłem, pomyślałem, zastanowiłem się, że faktycznie jestem za gruby. Dieta jakaś, ćwiczenia, siłownia, no ale co z tego, i tak już nic z tego nie wyszło, ponieważ mój organizm... Mogę nawet nic nie jeść przez cały dzień, kilka dni, tygodni, a i tak jakoś tyję. Pytanie numer 14. Ręce bolą od fapania? No ziomek, od tego są koleżanki, a nie ręka. Pytanie numer 15. Dlaczego w twoim każdym modzie nazwie plikach podpisujesz go 20 razy prezes Ziaro?
Ja go sam nie podpisuję. To zazwyczaj jest tak, że jakiś model wrzucam do AC3D, poprawię model i na nowo wrzucam w Blender i Blender sam mi go podpisuje nazwą komputera, prezes Ziaro. A później to było tak, że Rockstar powiedział Alexonowi, że niby feretka podpisałem 500 razy prezes Ziaro, chociaż tam było maksymalnie 5 razy podpisane. No i taka plotka powstała. Szczerze mówiąc, Rockstar jakiś chyba ma ból dupy, albo nie wiem co, że taką głupotę palną. Tam było może maksymalnie 5 razy. Ja to sam siebie nie podpisuję, bo nawet mi by się nie chciało pisać każdy model podpisywać. Pytanie numer 16. Od którego farminga grasz i czy ktoś cię do tego zachęcił? Zacząłem grać w farminga 2008 u mojego brata Przemka. To wtedy ja nie wiem, miałem już nie pamiętam ile lat, 7-8 może jakoś tak. No i wtedy bardzo byłem ciekaw, w ogóle to chciałem mieć gospodarkę jak mój wujek Kamil. I tak u tego brata to chciałem odwzorowywać na jakichś modach w ogóle niepodobnych do tego. No i tak zaczęło się. Pytanie numer 17. Jak się zaczęło z... Z YouTube'em zaczęło się tak, że chciałem pokazać moje pierwsze edycje, pierwsze ulepy, jak dodałem jakieś tam konfiguracje, nie konfiguracje, tylko skrypty w 15 farmingu typu na podejście lub pasażer. I tak zacząłem pokazywać moje pierwsze ulepy, w sumie to były edycje czyichś modów ulepy. No i tak zaczął mój YouTube być. Pytanie numer 18. Wrócisz kiedyś do moddingu w farmingu 15? Wrócić nie, ale mam jeszcze sporo modyfikacji niedokończonych właśnie do 15. Może kiedyś je jeszcze dokończę i wydam. Pytanie numer 19. Czemu po zmianie w farmingu 19 na Ferguson 255 tabliczka zostaje od 235? Ferlek jest w wersji V0.9 i może być taki błąd, chociaż są dwie tabliczki zrobione do niego oraz są niby konfiguracje takie zrobione. Pytanie numer 20. Czy masz plany zrezygnować z YouTube'a? Plany już takie raz były, a dokładnie wydając po wydaniu Fergusona. Dlaczego? Straszne złodziejstwo moich modyfikacji, bardzo mało czasu na kręcenie YouTube'a, no i blokada YouTube'a, że nie mogłem zarabiać przez jakieś tam zgłoszenie jakiejś danej osoby. No ale na początku wiosny 2020 roku YouTube mi odblokował zarabianie i tak stwierdziłem, a wrzucę wszystkie te modyfikacje, które leżą na moim dysku, zrobię kilka nowych modyfikacji do farminga. Pokażę, że umiem coś robić, że potrafię zrobić lepsze modyfikacje niż dotychczas ktoś wydawał kiedyś. Już nie będę mówił tu imienia, nazwiska. No i że będę mógł na tym coś zarobić. No i one nawet kokosy zarobiłem na tym YouTubie. Pytanie numer 21. Czy byłeś lubiany w szkole czy gnębiony? Jak najbardziej byłem lubiony, chociaż zdarzały się takie osoby, które mnie gnębiły. No ale to zazwyczaj w każdej szkole tak jest, w podstawówce czy jak ktoś chodzi w gimnazjum, że była grupka osób, które cię bardzo lubiły. A była grupka, która cię gnębiła. U mnie zazwyczaj było tak, że byłem przez większość akceptowany, a przez dziewczyny to już w ogóle. Pytanie 22. Ile masz lat? W 2020 roku skończyłem 19 lat, w 2021 roku skończę 20. Pytanie numer 23. Czy masz jakieś gospodarstwo? Nie mam żadnego gospodarstwa. Pytanie numer 24. Gdzie mieszkasz? Mieszkam w województwie mazowieckim, powiat płocki. Pytanie numer 25. Ile masz ciągników? Nie mam żadnych ciągników, nie mam gospodarstwa. Pytanie 26. Czy masz dziewczynę? Jak na dzień dzisiejszy nie mam, ale to w najbliższym czasie powinno się zmienić. Pytanie numer 27. Ile miałeś lat, jak zacząłeś nagrywać? Ile lat miałem? No ciężko to określić, w sumie to nawet nie pamiętam. Dokładnie. Nie wiem, 15 chyba? Jakoś tak. Pytanie numer 28. Ile miałeś lat, jak zacząłeś grać farminga? 7 lub 8 lat. Był wtedy jeszcze farming 2008. Pytanie numer 29. Mój wujo też ma Fergusona, tylko z przodu koła rolnicze. Super, niezmiernie się cieszę, tylko Ferguson nie jest mój, żebym w ogóle taki czymś wiedział. Powiedz to mojemu wujkowi. Pytanie numer 30. Ile lat nagrywasz na YouTubie? Na kanale Prezes Ziaro jestem już prawie 4 lata, a przed Prezesem Ziaro jeszcze był inny kanał, chociaż o tamtym nawet nie chcę wspominać. Także 4 lata prawie nagrywam. Jakie jest twoje ulubione jedzenie? Pytanie 31. Nie wiem, szczerze to nie wiem, mało jem, bardzo mało. Pytanie numer 32. Co najbardziej lubisz robić na gospodarce? Własnej gospodarki nie mam, ale lubię jechać do wujka i coś wujkowi pomóc. Czy na gospodarstwie, czy w garażu, czy na podwórku. Od małego tam się wychowałem jeszcze u babci, dziadka i tak to zostało w sercu. Pytanie numer 33. Czy będą jeszcze mody do farminga 15? Wyżej na ten temat już coś powiedziałem. Pytanie numer 34. Czy wiesz, czy ktoś chce zrobić esioka do farminga 19? Tak, wiem, Klimek coś tam kiedyś dubał, nawet się do mnie odzywał, żebym mu pomógł, ale nie miałem na to czasu i nie wiem co dalej z tym. Pisz do Klimka, on ci coś pewnie na ten temat powie. Pytanie numer 35. Czy wydasz jakiś kombajn do farminga 19?
Tak, pracuję teraz nad Bizonem, patrz najnowsze filmiki. Pytań numer 36. Dlaczego nie robisz już modów? Jak to nie robię? Patrzcie na najnowsze filmiki, ja dopiero coś piszę sensem. Pytanie numer 37. A będziesz kiedyś mody robił na fototeksturach i na Udim? Na dzień dzisiejszy wydaję modyfikacje, które leżą mi na dysku oraz poprawiam i kończę modyfikacje, które zacząłem kiedyś i leżą mi na dysku. Nie mam na razie pomysłów, żeby robić nowe modele, nowe modyfikacje. Pytanie numer 38. Czy będziesz jeszcze mody robił do jakiegoś farminga? Teraz pracuję nad Bizonem do 19. Co będzie dalej, ja sam nie wiem. Pytanie numer 39. Po co już skończyłeś robienie modów do Farminga 19? Dlaczego skończyłem? Złodziejstwo, brak czasu. Jeżeli twoje pytanie jest takie, czy jak ja teraz myślę, że skończyłem robić nowe modyfikacje, to jest odpowiedź na to. A na bieżąco jeszcze coś tam dłubię, to tylko są edycje, poprawki i modyfikacje, które kiedyś wydałem lub jeszcze leżą na dysku. Pytanie numer 40. Czy będziesz robić C360 do Farminga 19? Już na ten temat coś powiedziałem wcześniej. Pytanie numer 41. Czy masz w planach robić melucha do Farminga 19? Nie mam na razie nic na takich żadnych planów. Pytanie numer 42. Czy mnie pozdrowisz na odcinku kolejnym? Jeżeli napiszesz do mnie na Facebooku, jak nie zapomnę, to na pewno pozdrowię. Pytanie 43. Czemu kuźwa fototekstury? Wychowałem się na fototeksturach. Moje pierwsze początki farminga i modyfikacji to fototekstury. Fototekstury mi się bardzo podobają, ale nie ukrywam, że już Udimy też. Powoli na Udimy przechodzę. Podobają mi się powoli. Zobaczymy, co wyjdzie z czasem. Pytanie numer 44. Czy nagrasz poradnik, jak dodać Udim? Nie potrafię dodawać Udim, ale Udimy dodaje mi Patryk z kanału PTR Rolnik. Proszę do niego pisać. Pytanie numer 45. Czy będą jeszcze lekcje z prezesem Ziaro? Jak najbardziej będę jeszcze starał się czegoś was nauczyć, jak dodać jakieś inne rzeczy do waszego modyfikacji i tak dalej, tak dalej. Pytanie numer 46. Skąd nauczyłeś się robić mody? Nauczyłem się metodą prób i błędów. Poprawiałem, edytowałem czyjeś modyfikacje, edycje. Później te ulepy wydawałem, była spora fala hejtu, wiele osób mnie nie lubiało za to i dlatego też staram się, abyście wy robili wasze własne edycje, sami się nauczyli, ale zachowali to dla siebie, ponieważ nie chcę, żebyście przechodzili przez to samo co ja. Ja osiągnąłem to, co teraz osiągnąłem, no nie przez sprawiedliwą zabawę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja was uprzedzam już do przodu. Pytanie numer 47. Czy masz swoje gospodarstwo? Nie mam własnego gospodarstwa i nie będę miał nigdy. Pytanie numer 48. Czy miałeś kiedyś coś złamane? Szczerze mówiąc, to ja kiedyś łamałem coś co roku. Jak nie lewa noga, to prawa. Jak nie nogi, to bark. Jak nie bark, to ręka. Jak nie ręka, to łokieć. Jak nie łokieć, to miałem rozwaloną wargę szytą. Później kolega mi na WF-ie niechcący przy graniu w piłkę nożną uderzył mnie w twarz. Miałem powyginane zęby. Później tłukłem się z jednym ziomkiem w gimnazjum, to mi nos złamał, chociaż i tak dostał wpierdol ode mnie. Także co roku coś miałem złamane, zwichnięte i tak dalej, ale to już przeminęło z wiatrem. Pytanie numer 49. Ursus czy Zetor? Szczerze mówiąc, to jest jeden ciul. Ursus i Zetor, z czym to się różni? Naklejkami oraz kabiną w Zetorach, że jest bardziej komfort taki jakby. Czy Ursus czy Zetor? Myślę, że Ursus, bo niby polski, ale w sumie to miś. Ursus z łaciny oznacza miś. Ja tak jakoś mi się bardziej podobają te ursusy. Pytanie numer 50. Dlaczego kończysz z modami do farminga? Ja już z modami skończyłem. W sensie, że robię nowe modyfikacje, tylko teraz wydaję stare edycje z dysku, stare, niedokończone modyfikacje. Dlaczego z tym skończyłem? No wiele ludzi mi okradało, wynosiło wszędzie, wydawało, pisząc, że to oni są autorami. Cuda, straszne cuda robili, żeby tylko zarobić coś albo złapać jakiegoś fejmu czy sławy na czyjeś, czyli mojej pracy. Teraz po prostu chcę się pozbyć tych śmieci z dysku, żebyście wy mieli na czym jeszcze grać. No i koniec. Kiedyś na pewno nastąpi ten koniec, ewidentny już. Pytanie numer 51. Co cię natchnęło, aby tworzyć mody? To był taki czas, kiedy chciałem zrobić sobie pierwszą mapę, nawet ten filmik teraz niedawno wstawiłem o tej mapie wraz z tą mapą poprawioną. No i po tej mapie stwierdziłem, odwzoruję mapę mojego wujka, czyli grabinę, tam się buduje. Odwzorowałem po części i stwierdziłem, ale brak modyfikacji. No i tak zacząłem pierwsze składaki, ulepy robić, żeby odwzorować mojego wujka gospodarkę. Ale to było w 14 czy w 15 roku jakoś.
Bardzo, bardzo dawno temu. Pytanie numer 52. Kto i kiedy założył twoją grupę na Facebooku? A czy ja mam w ogóle jakąś grupę na Facebooku? Pierwsze w ogóle o takim czymś słyszę. Owszem, kiedyś byłem współadminem na jednej grupie na Facebooku, ale to byłem tylko współadminem i to nie ja ją założyłem, tylko dołączyłem, a później zrezygnowałem wraz z końcem kanału niby w 2020 roku w marcu, czy tam w lutym. Ale żebym miał jakąś własną grupę z czymś, to ja pierwsze słyszę. Jak coś, to możecie mi w linku napisać coś więcej na ten temat. Pytanie numer 53. Czy będziesz robił mody na fototeksturach i na Udimach? Już chyba na ten temat coś wcześniej powiedziałem, więc proszę się wrócić i jeszcze raz obejrzeć. Pytanie numer 54. Czy masz zamiar zrobić jakąś 30 do Farminga 19? Na te pytanie też już wcześniej odpowiedziałem chyba kilka razy. Pytanie numer 55. Czy lubisz wódkę? Jak najbardziej, wódka jest zdrowa, można pić wódkę, czemu nie? Pytanie numer 56. Czy masz dziewczynę? No wiecie co, no naprawdę, pytania się powtarzają, fakt. Pytań było bardzo dużo, bo było ponad 200. Wyciąłem z tego 100, bo reszta to były takie, że bez sensu. No ale już na te pytanie los odpowiedziałem i proszę się wrócić tam wcześniej. Pytanie numer 57. Czy dasz mi 2 zł na piwo? Na pewno bym ci dał 2 zł na piwo, o ile byś to poprosił w realu. Nie będę ci jakichś przelewów robił, no... Nie no, chyba śmiechu warte. Pytanie numer 58. Czy pozdrowisz na odcinku? To jest chyba już druga osoba, która o to się pyta. Napisz na Facebooku, jak nie zapomnę, to cię na pewno pozdrowię. Pytanie numer 59. Ile kosztował remont malucha? Szczerze mówiąc, maluchy nie były moje, my tylko je malowaliśmy. Ile kosztował remont, nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, ale maluchy na pewno są warte około 15 tysięcy z tym wyposażeniem, jakie teraz mają. I tak nie wiecie, jakie wyposażenie, ale w takich cenach gdzieś mniej więcej one chodzą. Pytanie numer 60. Czy masz gospodarstwo w realu? Nie mam gospodarstwa, wcześniej już o tym coś wspomniałem. Pytanie numer 61. Ile hektarów ma twój wujek? Chyba jakoś 30 hektarów, coś takiego. Pytanie numer 62. Czy pracujesz gdzieś? Jak najbardziej na YouTubie i serwis, komputer, laptop oraz gdzieś tam coś tam jeszcze robię. Pytanie numer 63. Jaką miałeś średnią na koniec roku? Do nauki się nie przyłożyłem i miałem ponad 3,5. Pytanie numer 64. Czy wyda wszystkie mody, jakie masz na dysku? Nic takiego nie obiecuję. Pytanie numer 65. Czy zrobisz prolnik, jak konwertować z mody z 17 do 19? Raczej nic takiego nie zrobię, ponieważ nie chcę, by dużo ludzi wydawało jakieś śmieszne konwerciki za jednym kliknięciem. Pytanie numer 66. Czy najebałeś się kiedyś? Szczerze, bardzo dużo piję, ale nigdy jeszcze tak mi się nie przytrafiło. Pytanie numer 67. Czy też czytasz wszystkie komentarze? Jak najbardziej czytam wszystkie, ale z konta Dominik Dań Ziarko, nie z konta Prezes Ziaro, by dawać wam superki. Pytanie numer 68. Czy masz rodzeństwo? Jak najbardziej mam brata rodzonego. Pytanie numer 69. Czy subskrybujesz mój kanał i co cię skłoniło do tego? Bardzo ci dziękuję. Subskrybuję praktycznie każdego mojego widza. Czy to jest nowy czy stary? Dlaczego? Dlatego, że to jest taki gest podziękowania, że jesteście tu ze mną i dzięki wam nagrywam dla was wszystko. Pytanie numer 70. Co sądzisz o marce Massey Ferguson? Myślę, że powinieneś te pytanie zadać mojemu wujkowi, bo on jest rolnikiem i on się bardziej zna na traktorach. A z mojego doświadczenia to jeszcze za mało mam do powiedzenia. Pytanie numer 71. Twoja ulubiona marka ciągników. Nauczyłem się właśnie jeździć na Fertku, ale myślę, że Ursus to Ursus, w sercu zostanie. Pytanie numer 72. Twoja ulubiona marka samochodów. Na co dzień posiadam Opla Vectre C, ale marzy mi się BMW 535D. Pytanie numer 73. Ulubione zajęcie. No, teraz ciężko mi to powiedzieć. Musiałem się bardzo dobrze zastanowić, co najbardziej lubię robić w życiu. Pytanie numer 74. Pozdrawiam. Dobra, spoko pytanie, również pozdrawiam. Pytanie numer 75. Od kiedy nagrywasz na YT? Już na to pytanie wcześniej odpowiedziałem. Pytanie 76. Czy planujesz wydać jeszcze jakieś mody do 19? Szczerze, chciałem pochwalić twojego fertka do 19. Cieszę się, że chwalisz mojego niedokończonego fertka i który posiada kilka niedociągnięć, błędów. Czy będę jeszcze robił jakieś i wydawał mody? Patrz najnowsze filmiki, odcinki, tam wszystkiego się dowiesz. Pytanie numer 77. Czy będą vlogi z reala? Może kiedyś coś będę nagrywał. Nie wiem, zobaczę z czasem. Pytanie numer 78. Ile masz lat? Na to pytanie wcześniej odpowiedziałem. Pytanie numer 79. Ile macie hektarów? Ja nie posiadam nic, mój tata trochę, a mój wujek już wcześniej powiedziałem ile. Pytanie numer 80. Gdzie mieszkasz? Już wcześniej na to pytanie odpowiedziałem. Pytanie numer 81. Z którego roku ten MF? 84, 85. Na pewno jest starszy od mojego wujka, ale młodszy od taty. Musicie zadać te pytania mojemu wujkowi na jego kanale.
Pytanie numer 82. Czy jest w planach jakiś nowy ciąg? Na pewno coś wujek planuje kupić z napędem. Ale kiedy i co, dowiecie się w swoim czasie. Pytanie numer 83. Zrobisz jakąś mapę do FS? Patrz najnowszy odcinek. Pytanie numer 84. Jak zacząłeś swoją przygodę z moddingiem? Już na to pytanie wcześniej odpowiedziałem. Pytanie numer 85. Czy masz zamiar robić jakiekolwiek mody? Już na to pytanie wcześniej odpowiedziałem. Pytanie numer 86. Czy zrobisz taki mod do FS-a 19, żeby trzeba było stoczyć ciano bez Season Mod? Nic takiego nie mam zamiaru robić. Pytanie numer 87. Dodasz trawę, żeby Orkan też kosił? Raczej nie. Pytanie 88. Czy będzie jakiś odcinek z FS-a? Na pewno będzie patch najnowsze odcinki. Pytanie 89. Czy zrobisz jeszcze jakąś ładną C460 lub C330? W nawiasie, jak coś, robisz bardzo ładne mody. Pozdrawiam i subik z dzwoneczkiem już dawno jest. Raczej nic takiego już nie będzie, ale może z czasem kiedyś coś jeszcze zobaczymy z nudów. Dziękuję. Pytanie numer 90. Czemu w 4011, czyli 40, każdy element jest podpisany by PZ0? Nie jest podpisany by PZ0, tylko jest podpisany PZ0 i o tym już wcześniej coś wspomniałem. Pytanie numer 91. Jaką markę ciągników lubisz najbardziej? Ursus, ale już coś na ten temat powiedziałem wcześniej. Pytanie numer 92. Czy planujesz coś na ModHub? Nic nie planuję na ModHub, ponieważ tam musi mod być zrobiony wedle życzenia twórców gry. Ja robię modyfikacje po swojemu, tak żeby one były zrobione wedle mojego gustu, a nie twórców gier. Pytanie numer 93. Czy to twój ciągnik jest na zdjęciu i czy masz na gospodarstwie kombajn? Na zdjęciu jest Massey Ferguson i jest to traktor mojego wujka, a na gospodarstwie wujka nie znajduje się żaden kombajn. Pytanie numer 94. Czy zrobisz Ursusa 1604 posiadanego przez Shoko 12 po remoncie oczywiście? Raczej nic z tego nie będzie. Pytanie numer 95. Z którego roku jest Ferguson i ile lat ma twój wujek? Ferdek jest z roku, już wcześniej o tym coś wspomniałem, a mój wujek jest chyba starszy ode mnie 12 lub 13 tylko lat, więc możecie już policzyć sami. Pytanie 96. Czy zrobisz Fergusona wersji 1.0 i konfigurację na 3512 lub 2812 lub tylko dodać naklejki do właśnie tych Ursusów? Na temat tego i modyfikacji nic jeszcze nie mówiłem, czy będzie coś w wersji 1.0 czy nie. Ale w tym odcinku mogę o tym śmiało powiedzieć, że wersji V1.0 nigdy z moich rąk nie będzie. Nie mam zamiaru do tej modyfikacji wracać. Modyfikacja ma słaby model. To był mój pierwszy samodzielnie zrobiony model i nie chcę już grzebać w tej modyfikacji ponownie. Pytanie 97. Czy masz plan zrobić jeszcze jakiś mod na Udim? Patrz najnowsze odcinki, tam znajduje się modyfikacja na Udima. Pytanie 98. Nagrywasz dla pieniędzy czy dla nas widzów? Na sam początek nagrywałem dla widzów, chciałem pokazać co potrafię, chciałem pochwalić się moją pracą oraz podzielić się z wami. Później nastały takie czasy, że zaczęli mnie okradać, wyzywać i tak dalej. I to dla tych pieniędzy nagrywałem, no i tak w sumie teraz nawet jest, że te pieniądze też coś dla mnie znaczą z tego YouTube'a, ale też i widzowie dużą też rolę tu odgrywają. Są ze mną, wspierają mnie, pomagają, współpracują. I bardzo was za to uwielbiam. Pytanie 99. Jesteś informatykiem z powołania? Czy kończysz szkołę, by ją skończyć? I wybierając kierunek informatyk, wybrałem tę szkołę, ponieważ bardzo interesowało mnie, jak zbudować własny PC, komputer, rozebrać, naprawić oraz programowaniem interesowało właśnie tych modyfikacji stron oraz modelowanie. Co prawda, idąc do tej szkoły, w pierwszej klasie się wiele strasznie rozczarowałem, że tych rzeczy nie było i tamtych rzeczy nie było. Sobie to nawet wolałbym iść na grafika, bym tam też się dużo mógł nauczyć nowości, bo wszystko to z informatyką najpotrzebniejszego nauczyłem się samemu w domu z metodą prób i błędów, a w szkole szczególnie przykładali naukę do programowania stron internetowych, które mnie zbytnio nie interesowały. I czy kończę szkołę, by ją skończyć? No, szkołę na pewno kończę, by ją skończyć, ale też dużo z niej wyciągnąłem i też się nauczyłem. Pytanie setne i ostatnie. Jesteś moim najlepszym itberem, czyli wiadomo, youtuberem. Czy widzowie mogą z tobą grać i czy będą live'y? Super, że jestem twoim ulubionym i najlepszym youtuberem. Czy widzowie mogą ze mną grać? No, raczej nic z tego nie będzie, ponieważ mam słabe łącze z internetem, słabe zasięg tu, gdzie teraz mieszkam. I czy będą live'y, też nic z tego na razie nie będzie, bo internet mi na to nie pozwala. Ale może kiedyś, jak się przeprowadzę, tam gdzie się buduję, to na pewno internet chodzi minimum 15 MB na sekundę, pobieranie. Na pewno live'y i jakieś gry z widzami będą. Bardzo wam wszystkim dziękuję za te ponad 200 pytań.
Ze wszystkich pytań wybrałem tylko 100, ponieważ reszta pytań zawierała bardzo głupie pytania i tym podobne. Odcinek ze względu na brak czasu pojawi się dopiero w pierwszy lub drugi dzień świąt. Dużo, dużo zdrowka wszystkim moim widzom życzę i jak tym, którzy są nowi na moim kanale. Siemka!